Serca wszystkich wierzących Polaków są dziś na Jasnej Górze. Obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, która jest Dziękczynieniem za szczególną rolę Maryi w dziejach naszego narodu. Z inicjatywy księży-biskupów modliliśmy się dziś również za prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Tegoroczne uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej mają szczególny wymiar. W całej Polsce, a zwłaszcza na Jasnej Górze modliliśmy się o pokój na Bliskim Wschodzie i za chrześcijan Dziś mordowanych i wypędzanych przez dżihadystów z państwa islamskiego. Chrześcijanie obecni są na tych ziemiach niemal od 2000 lat. Dzisiaj stoimy przed niebezpieczeństwem, że chrześcijaństwo przestanie tam w ogóle istnieć. Goszczący na jasnej górze ksiądz arcybiskup Żan Slejman, łaciński metropolita Bagdadu, przypomniał, że jeszcze przed 2003 rokiem w Iraku było niespełna półtora miliona chrześcijan, dziś jest zaledwie 150 tysięcy. Ale i ci opuszczają swoje domy. Kościół w Iraku próbuje w miarę swoich możliwości wesprzeć prześladowanych, jednak bez pomocy z zewnątrz sobie nie poradzi. W kontekście prześladowań i tego cierpienia, odnawiamy naszą wiarę i ciągle przypominamy sobie tę prawdę, że to Chrystus jest Panem Historii. Prośby chrześcijan z Bliskiego Wschodu o pomoc nie powinny pozostać bez odpowiedzi, wskazał w homilii ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski. Dzisiaj jednoczymy się w wołaniu. Do matki Pana, aby dała ocalenie irackim, syryjskim, palestyńskim, także afrykańskim chrześcijanom, tak jak kiedyś ocaliła chrześcijaństwo w Polsce. Ksiądz prymas apelował o szacunek dla każdego człowieka, dla jego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, o godne warunki jego rozwoju oraz o szacunek dla ludzkiego sumienia. Ksiądz prymas ponowił akt zawierzenia Matce Bożej, przygotowany na wzór jasnogórskich ślubów narodu prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. W Twoje dłonie składamy naszą przyszłość i przeszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne. Kościół syna Twego i wszystko co miłujemy w Bogu. Na Błoniach Jasnogórskich zgromadziło się ponad 70 tysięcy wiernych. Wiele osób na te uroczystości odpustowe dotarło w pieszych pielgrzymkach. Największa licząca prawie 9 tysięcy osób przybyła wczoraj z diecezji tarnowskiej.